To jest od 6 lat taka forma uczczenia przez nas rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Wydaje nam się bardzo pokojowa i taka spokojnie tradycyjna. Sportem staramy się uczcić tą 99. w tym roku już rocznicę odzyskania niepodległości. Biegam dla zdrowia i postanowiłem też w ten sposób uczcić Dzień Niepodległości, bo to ważny dzień w naszym kalendarzu. Chcemy zaszczepić u naszego małego hutonca jakby ten patriotyzm. Dlatego biegniemy razem. Czcimy ten wspaniały dzień. Trzeba jakoś uczcić Dzień Niepodległości. Ja wybrałam uczczenie na sportowo, ponieważ pokazywanie się w biało-czerwonych barwach i mówienie o tym, jaki to jest dzień 11 listopada, to myślę, że jest bardzo ważne. W tym roku numer 11 dostałem ja. Nie wiem dlaczego. Widocznie zasłużyłem na to. W ogóle jeżeli świętuję, to na sportowo. Mam sentyment do biegów jurajskich, no i dlatego też wybrałam tutaj Biały Kościół, fantastyczna organizacja. Lubię biegać i tutaj jest bardzo przyjemna atmosfera, mam bardzo dobre doświadczenia, więc dlatego po raz trzeci postanowiłam tutaj też przyjechać. Lubię tutaj tą miejscowość, bardzo elegancko jest urządzone, społeczeństwo jest bardzo przyjemne, a przede wszystkim się cieszę, że dużo młodzieży jest tutaj zainteresowanych. Biegam, żeby spędzać czas ze znajomymi, żeby się zrelaksować, trochę odciąć od życia codziennego. No i dla zdrowia przede wszystkim. Sport to zdrowie. Bardzo mi się tutaj podoba. Organizacja bardzo fajna, wszystko płynnie, widać, że zadbaliście o ekspozycję. Trasa jest wymagająca. Podoba mi się to, że jest taka przyrodnicza, że jest i po asfalcie, i po jakimś polu. Trasa jest malownicza, Ojcowski Park Narodowy, więc na pewno każdemu to już dużo mówi. Jak wiadomo, jurajskie widoki to jest coś przepięknego. Mieszkańcy Krakowa powinni tutaj przyjeżdżać. Przyjechałem tu ze względu na mojego najlepszego kolegę, który zaczął ze mną biegać. Namówił mnie tu ze względu na ten park, na to widoki fajne tu są. Tu jest najładniejszy teren w całej Polsce. Gmina Wielka Wieś, Doliny Bękowskie, Groty Łokietka. I proponuję wszystkim, żeby przyjeżdżali na te biegi co roku, bez ograniczeń. Przede wszystkim jest to bieg bardzo kameralny, nie jest to masowa impreza. W tych okolicznościach przyrody jest to wspaniała alternatywa. Bardzo nam się tutaj podoba atmosfera panująca i wspaniali ludzie. Jesteśmy tutaj trzeci raz, prawdopodobnie będziemy regularnie przyjeżdżać. Biegnę, bo lubię. Trzeba razem świętować i bawić się. Pomagam przy organizacji biegu, noszę, częstuję. No dbam, żeby była ogólnie dobra atmosfera tutaj na imprezie. Bardzo się cieszymy, że możemy tutaj skorzystać z przedszkola i zostawić naszą pociechę w przedszkolu i możemy tym samym biegnąć razem z mężem właśnie w tym fajnym biegu. Z okazji tego wspaniałego święta oczywiście wszystkim życzę, żeby ta nasza piękna ojczyzna Polska rozwijała się, była mocnym punktem na europejskiej mapie, żeby te wszystkie problemy, które dotykają nas w ciągu dnia i całej pracy i wszystkich naszych planów, które sobie organizujemy, udawało się gdzieś odrzucić na bok i wspólnie, żebyśmy dążyli do tego, żeby Polska była krajem mocnym, demokratycznym, który dąży do tego, aby się liczyć w Europie. Tak więc tego wszystkiego wam życzę.
tym roku mamy taką innowację. Oprócz zawodników dorosłych biegnie około 100 dzieci. Oczywiście dzieci biegną na swoim króciutkim dystansie 1 km. Biegną w takich samych koszulkach jak zawodnicy dorośli, czyli z 11 na biało-czerwonym tle. Co roku trasa jest taka sama, ponieważ z uwagi na to, iż jej przebieg to teren Ojcowskiego Parku Narodowego, nie możemy ingerować, wprowadzać żadnych zmian. Ta trasa ma 11 km, około 100 metrów. Kiedyś miała mieć 5 jedynek, czyli 11 km, 111 metrów, ale z czasem zawodnicy wydeptali kilka metrów z tej trasy i teraz jest krótsza o 7,5 metra. Natomiast przebiega tak samo, czyli Doliną Prądnika koło Bramy Krakowskiej i po trasie okrężnej na metę, czyli tutaj koło Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu gminy Wielka Wieś. Organizatorem tego biegu jest gmina Wielka Wieś oraz KS Jura Motorsport, organizator innych imprez, takich jak Jurajski Półmaraton. Zależało nam przez te 6 lat na tym, żeby zaktywizować do biegania mieszkańców gminy podkrakowskiej Wielka Wieś i w tym roku startuje ich rekordowa ilość, bo z tak zwanego klubu Wielka Wieś Biega będzie startowało 47 osób. To jest bardzo dużo, jak na tak małą gminę. Więc to jest jeden z dwóch głównych celów naszej imprezy. Pierwszy to jest uczczenie rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj, a drugi to jest zachęcenie ludzi do ruchu, do biegania, do naturalnych form takiej rekreacji. Kilkunastu oczywiście zawodników będzie się ścigać o pierwsze miejsca, ale cała reszta to są amatorzy, którzy traktują to jako wielką zabawę. To jest ich przygoda, to jest ich sposób na życie, to jest ich przygoda ze sportem i starają się w ten oto sposób poprzez bieganie, poprzez ruch zachować lepszy stan zdrowia i tego trzeba im w dalszym ciągu życzyć. Radość, Olek mnie wspierał bardzo w ostatnich 2 kilometrach, bo bym chyba nie dobiegła, ale jest cudownie przekroczyć metę, nie? Olek? Tak, to mój pierwszy bieg tak naprawdę, więc jestem z ciebie niezwykle dumny, że dałem radę. Przyjechałam z Marszu do Was. Dlaczego ten bieg? Trasa jest rewelacyjna.
U nas na Mazurach nie ma takich górek jak u was. Dlatego. Biegnę tutaj dlatego, że trasa jest naprawdę prześliczna, prowadzi przez Park Ojcowski. Jest naprawdę piękny. Biegło się super, trasa była świetna, bardzo dobrze przygotowana. Najbardziej mi się oczywiście podobał punkt, w którym oczywiście były pieszyngery, no bo słodkie to najlepiej pomaga w biegu. Satysfakcja jest gwarantowana, bo można się poruszać, nie trzeba siedzieć w domu. Trochę dla zdrowia, trochę dla relaksu. No, same przyjemności. Zachęcamy do biegania wspólnie i chcielibyśmy zachęcić te osoby, które mają problemy jakieś ze zdrowiem. Ja chciałabym się pochwalić, że półtorej roku temu nie byłam w stanie przeczytać dziecku bajki, bo nie mogłam złapać tchu. I zachęcam wszystkie osoby, że da się. Myślę, że było super, naprawdę. Warto było przyjechać, być tutaj. Wokół Krakowa organizowane są co roku 3 biegi, ale ten jest najfajniejszy. Najtrudniejsza trasa i najfajniejsze krajobrazy. Chciałbym się pochwalić, że byłem najszybszym zawodnikiem z numerem 504 na trasie i krzyknąć, niech żyje wolna Polska. Chcemy uczyć święto niepodległości po prostu. To jest nasza duma. Najpyszniejszy smalec jest właśnie tutaj. Po to przyjeżdżam. I ogóreczki. Jest on rewelacyjny. Biegło się bardzo fajno, trasa super, dużo ciekawa. I zawody super. Dzisiaj biegło się bardzo fajnie, bo trasa taka jest ciekawa, jest biegi, podbiegi i widoki po trasie byli takie bardzo ładni. Ну і тут перший раз біг, ну і мені сподобалися завод, організація. Всіх хотів би поздравити з Днем Неподлеглості Польської. Nasze wspólne bieganie zaczęło się w gminie Wielka Wieś. Biegamy rokrocznie w tym biegu. Poza tym nasza gmina Wielka Wieś jest mimo naszemu sercu. Byłem bardzo mile zaskoczony, że na trasie spotkałem czynnych żołnierzy jednostki spadochronowej. Myślałem, że tylko ja będę czcił to święto, ale jednak młode pokolenie jest nastawione patriotycznie. Są różne sposoby świętowania tego wielkiego dnia odzyskania niepodległości 99. rocznicy. My akurat od 6 lat jako gmina Wielka Wieś próbujemy świętować w taki, a nie inny sposób poprzez bieg, rekreację. Jest to na tyle dobre i na tyle fajne, że przyjeżdżają to ludzie nie tylko z najbliższych okolic, ale nawet z całej Polski, co później oczywiście przekłada się na przyjazdy tych osób z rodzinami, pozwiedzać z gminy i okolice, bo jest naprawdę co oglądać. Bardzo się cieszymy, dziękujemy za udział w tym 6. biegu i oczywiście zapraszamy na kolejny 7.